Myślenice ITV. Wasza telewizja internetowa. Dlaczego? Bo międzynarodowe małopolskie spotkania z folklorem to nie tylko muzyka i nie tylko śpiew, ale również smak, smak świata, kuchni świata. A ze mną Justyna Piechnik, która od wielu lat koordynuje Taste of the World, czyli Spróbuj Świata, odbywające się w Małopolskiej Szkole Gościnności. Justyna, czego dzisiaj mogą posmakować goście i mieszkańcy miasta i gminy Myślenice? Goście mogą posmakować wielu wspaniałych potraw przygotowywanych przez naszych uczestników, naszych tancerzy, naszych muzyków. Już w godzinach nocnych, bo od godziny 11 do 2 gotowaliśmy oraz od godziny 5 do 11, więc trochę pracy w to włożyli nasi goście, dlatego bardzo się cieszę, że tutaj wszyscy przyszli tak liczną grupą i możemy wspólnie razem biesiadować. Możemy spożywać dzisiaj ryby z Nowej Zelandii, możemy jeść słodkości z Nowej Zelandii, możemy jeść gołąbki rumuńskie, możemy jeść różne inne potrawy, przede wszystkim bardzo fajne sery korycińskie, które przyjechały do nas z Podlasia i mnóstwo innych potraw. Jakie smaki dzisiaj dominują? Słodki, słony, ostry? Chyba wszystkie. Zdecydowanie. Meksyk bardziej ostro, do tego Rumunia słodko, troszkę ostro. Wszystko. Justyna, ja pamiętam, że w tamtym roku zaskoczyło Cię zamówienie na szafran. A czy w tym roku też miałaś jakiś produkt, którego nie mogłaś dostać, nie mogłaś otrzymać albo nie mogłaś spełnić tego, czego oczekiwali artyści? Była, ale to nie o to chodzi, że nie ma tego produktu, ale ilości takiej nie było. Były to banany platanis w tym momencie, ale to nie było problemem, gdzieś się je znalazło. Ale chyba idziemy do przodu z tym wszystkim i te produkty są u nas bardzo dostępne. Dużo grup przywiozło ze sobą produkty, także kosztujecie Państwo tak naprawdę lokalnych produktów, które przywieźli ze swoich krajów. Posmakować różnych kuchni i no świetna sprawa. Jaki kraj najbardziej na Pani zrobił wrażenie? O Jezu, wszystkie. Nepal i Chiny, Nowa Zelandia. A najsmaczniejsze danie? Nepalskie i ciasto z Nowej Zelandii. Najbardziej zaskoczyła mnie dzisiaj kuchnia z Nepalu, konkretnie z Katmandu. Bo tak się dowiedziałem od dziewczyn, że pochodzą właśnie z Katmandu. Dlaczego warto eksperymentować z kuchniami świata? O, przy okazji poznaje się tradycje, poznaje się zwyczaje, które panują w danych krajach. No i to jest coś fajnego dla podniebienia. No bo nie mamy okazji spotykać się z różnymi kulturami na co dzień. No rzadko kiedy jest szansa, że pojedziemy do Nowej Zelandii na wakacje, czy gdzieś tam daleko. Dlatego jedyna okazja, żeby coś takiego, czegoś takiego doświadczyć. Zazwyczaj efekt finalny, czyli to, co się dzieje, Taste of the World, ale powiedz mi, jak to wygląda od kuchni? Od kuchni wygląda czasami lżej, czasami ciężej. Najbardziej takim problematycznym zjawiskiem jest jednak pogoda, bo nie umówmy się, fajnie by było być na zewnątrz, no ale niestety nam pogoda nie dopisała. Ilość osób jest naprawdę duża, ale mam nadzieję, że się wszyscy pomieścili i wszyscy zjedzą coś dobrego. Kto Wam pomaga w organizacji tego wydarzenia? W organizacji wydarzenia pomaga nam Intermarché oraz Galeria Myślenicka.
Dodatkowo pomaga nam szkoła podstawowa numer 2, pani dyrektor, która od pierwszej edycji pożycza nam garnki, które są niezbędne do ugotowania tych wszystkich potraw. Jak myślisz, ile osób znajduje się teraz na sali Małopolskiej Szkoły Gościnności? Ja jestem w ocenie, ale to jest bardzo dużo. Przejść nie można, ale ja się bardzo cieszę, że Państwo do nas tak licznie przychodzicie, że możemy razem z Wami cieszyć się tym wydarzeniem, kulturą, muzyką, teraz jedzeniem. To jest przepiękne wydarzenie. Są całe rodziny, znajomi, jest naprawdę bajeczne. To nie pozostaje nam nic innego, jak iść i spróbować tej kuchni świata, bo to niebywała okazja. Nie musimy nigdzie wyjeżdżać, aby posmakować smaków całego globu. Do zobaczenia. Idziemy? Idziemy jeść. Yummy! Yummy! Yummy.